Dzień dobry serdecznie. Dawno nie było programu subiektywnie ujętego komentarza agnostycznego. Dlatego stwierdziłem, że czytając wywiadu Joana Laporty, przypomnę wszystkim, jakim odklejusem jest obecnie prezydent klubu piłkarskiego Barcelona. Joan Laporta jest odklejusem totalnym i wiem, że wielu osobom przeszkadza mówienie o tym, bo oni cały czas pamiętają wspaniałego Joana jako tego, który zbudował wielką Barcelonę i tak dalej. I to prawda, to się stało, tylko wiecie, życie przeszłością niekoniecznie przynosi efekty pozytywne. Dzisiaj nie będę wyciągał tych wszystkich brudów z obecnej kadencji jego, jak to, że Messi za wszelką cenę i tak dalej. Nie, ani słowa o tym. Ja dzisiaj skupię się tylko na tym, co on wykonał, otwierając jadaczkę podczas ostatniego wywiadu, bo to mówi więcej niż przywoływanie jakichkolwiek faktów. Takich faktów jak na przykład to, że piłkarski Football Expert Quiz to najlepszy quiz tego typu. Nasza produkcja, ja i mój brat to stworzyliśmy. Możecie to kupić z darmową wysyłką na stronie, gdzie link macie w opisie, Winbet Games, więc serdecznie polecam. Zabawa jest przednia, a w tym tygodniu opublikuję też zasady gry dla jednego gracza, więc nie będziecie musieli dostawać wpierdziel od swoich znajomych, jak gracie sami, to pewnie o to chodzi, co? No ale dobra, wróćmy do wspaniałego Joana. Jedziemy z tym. Subiektywnie ujęty komentarz agnostyczny. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Joan Laporta oczywiście stwierdził, że udzielenie wywiadu to dobry pomysł, bo przeważnie to jest dobry pomysł, jeżeli wiesz, co chcesz powiedzieć, jeżeli przeanalizujesz też to, jaki wynik będą miały twoje słowa, nie? Bo to jest akcja, jest reakcja. Mówisz głupoty, traktują cię jak idiotę. No, taka jest kolej rzeczy, więc Joan Laporta celuje ewidentnie, pokaże wam, w jaki target, tylko obawiam się, że on jest przekonany, że ten target to jest największy, a tak naprawdę na szczęście to jest najmniejsza, taka już mała gdzieś tam ostoja tego, wiecie, tej oblężonej twierdzy wszyscy przeciwko nam, ale on jeszcze żyje przyszłością, jeszcze tego nie wie. Słuchajcie, wypowiedział się na temat Xaviego. Cytuję, tłumaczenia za FC Barca.com. Powiedziałem mu, że zaakceptuje tę formułę, że pozostanie do 30 czerwca tylko dlatego, że to on. Uspokajam, jeżeli pomyśleliście, że może się przesłyszeliście, że właśnie prezydent powiedział, że zachowa trenera na stołku tylko dlatego, że jest to on, uspokajam. Jeżeli w tym momencie pomyślałeś, co innego miał na myśli, nie o to chodzi, wyrwany z kontekstu, dopytał o to dziennikarz. I Laporta rozwija myśl. Gdyby to nie był Xavi, nie zaakceptowałbym jego pozostania do końca sezonu. Zaakceptowałem tę propozycję ze względu na to, kim jest Xavi. Gdyby to nie był Xavi, już byśmy go zwolnili. Zrobiłbym to dla Barcelony. Jo, tyle. Wystarczyło milczeć. Nie? Wystarczyło milczeć, wystarczyło nic o tym nie mówić, wystarczyło klepnąć jakąś typową PR-ową bzdurę, no doceniamy Xaviego, trzymamy kciuki za to, żeby jeszcze do końca sezonu. Nie, on stwierdził, że powie, że gdyby to nie był Xavi, to już byłby go zwolnił, zrobiłby to dla Barcelony. Prosty wniosek. Dla prezydenta klubu, tu jest Barcelona, tu jest Xavi, no bo jeżeli dla Barcelony zwolniłby każdego innego trenera, tylko nie Xaviego, to wniosek jest oczywisty. Oczywiście wniosek może być też taki, że no, to jest mój ziomeczek Xavi, to jest Xavi, którego lubią kibice Xavi i z tego względu też nie wolno go zdradzać, ale zwalniać. Ale jakkolwiek byśmy nie uznali, dlaczego Xaviego nie warto zwolnić, to jest to po prostu kuriozalne. No chyba, że uznamy, że to jest Xavi. Jedyny trener, który jest w stanie podźwignąć tę Barcelonę i sprawić, że zrobią comeback w La Liga i wygrają Ligę Mistrzów. Ale to już chyba wolę wierzyć w scenariusz, bardziej są dla mnie prawdopodobny, że jest to Xavi i byłoby mu smutno. I to chyba wolę w to wierzyć, bo nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek uważał, że Xavi jest w stanie z tą ekipą. Chociaż ty, na BetClicku, jak sprawdziłem, jest kto wygra Ligę Mistrzów, nie? Faworytem jest oczywiście Manchester City, jest Real Madryt, w trzeciej kolejności ludzie stawiają na Barcelonę. Ja rozumiem wasze pieniądze, kurs ciekawy, ale jest optymizm, powiem wam. Jest optymizm, no ale nieważne. Nigdy nie myślałem o zwolnieniu go. Nie zamierzam go zwalniać bez względu na wszystko. On na to nie zasługuje. Zasługuje na to, byśmy mu ufali. Kurwa,
czy to jest jakaś sekta religijna? Czy ja naprawdę czytam jakieś wynaturzenia typa z sekty, który jest w ogóle jakąś głową sekty? I akurat wiecie, w tej sekcie jest typ, który molestuje panie, ale on mówi, że przez to wszystko, co dla nas zrobił, należy mu zaufać. On na to zasługuje. Ja rozumiem, że Xavi był genialnym piłkarzem, nie? Ja rozumiem, uwielbiam. Uwielbiam Xaviego jako piłkarza i to, że on sukcesywnie podjął się zadania, wydawało się karkołomnego, ale nieźle mu to wychodzi, obalenia tego swojego pomnika, to jest inna sprawa. Ale czy Xavi jako trener zasługuje na to, żebym ja mu ufał? Jak patrzę na ostatnie poczynania drużyny w ostatnich miesiącach, jak patrzę na wyniki drużyny, na historyczne 5 bramek stracone na Camp Nou, to gdzie jest ta jego zasługa, że ja mam mu ufać? Bo dobrze kopał piłkę, to jest powód, że ja muszę mu zasługiwać i bez względu na wszystko, cytuję, nie zwolnić go. Czyli czytajmy, możemy dostać taki wpierdol, no nazywajmy rzeczy po imieniu, choć Trojtek, przepraszam, musisz to ocenzurować. Możemy dostać taki wpierdol, żeby 11-1 to jest nic, ale bez względu na wszystko ufajmy Xaviemu. Trust the process. Dobra, drugi wątek, bo tamten to już jest na tyle... Tamten już mógłbym zamknąć odcinek teraz i wy już macie obraz tej w ogóle tego debilizmu, ale pociągnijmy to, bo Laporta też ciągnął. To jest wątek poszukiwania nowego trenera. Deco pracuje, trener będzie musiał dostosować się do polityki sportowej. Ten, który przyjdzie, wie, że w Barcelonie mamy autentyczny sposób gry, który podoba się Kules. Kules, pytanie do was. Jak wam się podoba autentyczny sposób gry Barcelony z tego sezonu? Zajebiście. Jak wam się podobał autentyczny sposób gry Koemana? Ja przypomnę, że oni doskonale wiedzieli, jaki jest autentyczny sposób gry. Że to jest DNA Barcelony, moi drodzy. Mili państwo, tu nie może przyjść byle trener. Tu nie może przyjść byle Klopp, byle Flick. Tu musi być ktoś, kto zrozumie, że mamy autentyczny sposób gry, który podoba się Kules. Myślenie sprzed 15 lat, kiedy tak było. Trochę wody w rzece upłynęło, ale Laporta muszczkiem jest cały czas tam. To też jest potwierdzenie tego, że alkohol naprawdę źle wpływa na funkcje poznawcze. I wy, jako też młodzi ludzie, powinniście wyciągnąć wnioski, co alkohol robi z mózgiem. Więc wyciągnijcie z tego pozytywy. I uwaga, najważniejsza kwestia, Marquez nie jest wykluczony. No jak miałby być, jak ma DNA Barcelony, ponieważ wykonuje bardzo dobrą robotę. Jak ktoś nie śledzi Barcelony B, to uwierzcie mu na słowo, lepiej nie sprawdzajcie rzeczywiście, jak to wygląda. Uczy się w domu i zna zawodników, a to jest atut. Weźcie tam chłopa, który, nie wiem, sprząta te szatnie od 15 lat. On też ich zna, wszyscy go, miły jest, lubią go. Po co płacić Marquezowi? On na pewno więcej weźmie niż ten chłop. Ale najzabawniejsze jest z tym wszystkim, że wtedy wchodzi Deco i jego wypowiedź sprzed chyba 3 dni, cytowana. Na poszukiwania następcy Xaviego przyjdzie jeszcze czas. To nie jest chwila, aby o tym rozmawiać. Kurwa ty, pamiętacie tego mema, jak siedzi pies, wszystko płonie dookoła, nie? Jara się ogień, chłop zaraz spłonie żywcem. It's fine. Ja widzę teraz takiego Deco. 5 bramek strzela Villarreal. Cieszymy się, że Real wbił nam tylko 4 gole, nie? To jest taka sytuacja. Jesteśmy w grze o 3 trofea, no w zasadzie to już o 2, w zasadzie to o 1, w zasadzie to każdy wie, że już o nic nie jesteśmy w grze. I Deco siedzi i mówi, to nie jest chwila, aby rozmawiać o następcy Xaviego. Na poszukiwania przyjdzie czas. It's fine. To jest ekipa, która rządzi tym klubem obecnie. Przypomnijmy, że poprzednio był Alemany. No. Leciutki zjazd, proporcje, leciutko się zachwiał, no ale dobra, to nadal nie jest koniec rewelacji. Laporta postanowił jeszcze poruszyć temat Superligi, nie? Ja teraz to widzę tak, jest Perez, którego możemy sobie stawiać, wydaje mi się, bez względu na barwy klubowe, docenić jak bardzo prezes potrafi się zmienić, patrząc na jego pierwszą kadencję, jak wyciągnął wnioski i teraz co robi z Realem Madryt i powiedzieć sobie, że to jest człowiek na właściwym miejscu, nie? Właściwy człowiek na właściwym miejscu. On se tworzy Superligę z Laportą, no i tam jeszcze z panem Juventusem i oni se tworzą tę Superligę, ale Laporta nie jest tutaj mózgiem tej operacji, co chyba się też dowiemy na bazie tego wywiadu, nie? W zasadzie to odnoszę wrażenie, że Perez może się obawiać, że pracuje z idiotą, ale niespecjalnie może coś z tym zrobić, bo jednak Barcelona jest ważna. Laporta zabrał głos. Bo tak, kluby milczą, żaden klub się nie powiedział, tak, my też wspieramy Superligę, nie, bo wszyscy się boją, czekają, że to się jakoś ustrukturyzuje i tak dalej, ale Laporta wjeżdża. Barca, Real, Inter, Milan, Napoli, Roma, Marsylia, 3 holenderskie drużyny, Club Brugge, Anderlecht. Wyjechał, wystrzelał je po prostu z miejsca. To 16 lub 18 drużyn. I uwaga, Laporta, jak powiedziałem, alkohol
wiek, no różne to czynniki mogą być. W każdym razie nie stwierdził, że to może wpłynąć negatywnie, nie? On stwierdził, że to zajebiście wpłynie, jak on pokaże te kluby, że pokaże, co tu się z czasem może stworzyć. No ale nie przewidział tego, że Roma wydała komunikat, gdzie powiedziała zaraz, że nie wspiera w jakikolwiek sposób projektów związanych z Superligą, a podobny komunikat jeszcze Feyenoord, Marsylia, Ajax wydały, więc w zasadzie efekt odwrotny do zamierzonego i to nawet nie o to chodzi, że one rzeczywiście się mogą odwrócić. Aczkolwiek nie zdziwiłbym się, jakby postanowiły, Boże, my naprawdę z takimi idiotami mamy prowadzić teraz biznesy i od nich mają zależeć nasze przychody, to może jednak odpuśćmy, może jednak ta spierdzielona UEFA, zostańmy w tym syfie, ale przynajmniej nie będziemy mieli takich kwiatków. No hit. No i na końcu kropka na D, nie wiecie, parę lat temu piłka przeszła reformę, wprowadzono VAR, który nadal nie działa dobrze, nie? Ale mimo wszystko uchronił wiele klubów od błędnych decyzji i to jest jakby fakt, z którym się nie dyskutuje, nie? Jak możesz coś obejrzeć na kamerze, to przeważnie wychodzi to na dobre, pomijając przypadki, ale i tak jest ich mniej niż było, kiedy tego VAR-u nie było. Oczywiście Laporta co powiedział, że zawsze był przeciwny systemowi VAR. On woli spontaniczność, moi drodzy. Wolę spontaniczność, nie? Wolę, jak jestem okradziony albo sam kradnę, bo to jest spontaniczne. No, to nie jest kradzież, to jest duch sportu, nie? Z duchem sportu gol strzelony ręką i który później wspominamy latami. To jest duch sportu, jak Henry daje awans w ten sposób z Francji. To jest duch sportu, to jest spontaniczność. Można używać tych określeń. I co z tego, że kibic z drugiej drużyny czuje się w ogóle fatalnie, zdewastowany tą możliwością. I mówię, VAR nadal te błędy popełnia, ale kto nie pamięta, co się działo przed VAR-em, to jest chyba Laportą. No, tak bym do tego podszedł. Ja bym też zakończył w ten sposób, że ja zawsze byłem przeciwko średnio ogarniętym inteligentnie osobom zarządzającym wielkimi klubami, zwłaszcza jeżeli jest to Barcelona. Laporta z poprzedniej kadencji to nie jest Laporta z tej kadencji i to widzi każdy, ale nawet nie mam zamiaru specjalnie wymieniać tych wszystkich rzeczy. Parę cytatów z obecnego wywiadu i wiemy już, w czym funkcjonujemy, moi drodzy. Tylko pamiętajcie jedno. Bez względu na wszystko należy ufać Laporcie. On na to zasługuje. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Cała prawda. Całą dobę. A oczywiście przypomnę, że hat-tricka kanału trzeba strzelić. Like, komentarz, subskrypcja, jak jeszcze nie macie. I widzimy się w komentarzach. Wiem, że będą też obrońcy Laporty, ale spróbujcie obronić ten wywiad. Nie Laporta jako jednostkę. Spróbujcie obronić ten wywiad. Jestem bardzo ciekawy.